Jest to właściwie część większego projektu badawczego prowadzonego już od 2018 roku, wiadomo, przez Instytut Pamięci Narodowej. Natomiast to, co było już tutaj wcześniej powiedziane, ten wątek dotyczący ziemi lubuskiej jest ciągle może nawet pomijany czy niedoceniany, gdzie przecież ostatni punkt toczonych walk to właśnie Nowe Kramsko, 2-3 lutego. To był właściwie najdalej wysunięty obszar prowadzonych działań bojowych. Ale poza samym faktem prowadzonych działań zbrojnych, trzeba nam powiedzieć, że obszar zaangażowania powstania wielkopolskiego to także aktywność mniejszości polskiej mieszkającej na tych terenach, wspierających czy personalnie, czy finansowo działania wojskowe powstańców, bo choćby tutaj inicjatywa z Zielonej Góry pana Lisowskiego w tamtym okresie czasu, w ogóle Polaków mieszkających w Zielonej Górze. Ale i także później konsekwencje tego powstania wielkopolskiego na naszym terenie, bo pamiętajmy przecież takie miejsca jak Żagań, jak Krosno, jak Szprotawa, to są miejsca przetrzymywania powstańców wielkopolskich, czy z rejonu ziemi Wschowskiej, czy właśnie rejonu Babimojszczyzny, czy również innych obszarów. I to są te przynajmniej pobyty, przynajmniej do września 1919 roku, jeszcze po podpisaniu Traktatu Wersalskiego.